Siemanko, witam was w moim kokpicie w Forzie Horizon 4. Słuchajcie, mam dzisiaj ciekawe doświadczenia do opowiedzenia na temat jazdy na kierownicy w Forzie Horizon i ogólnie tak przenosząc z życia realnego, wiecie, tak porównując jazdę z życia realnego do tego, co mamy tutaj w grze, no bo powiem wam, że dopiero co wysiadłem z samochodu i mam ciekawe doświadczenia związane z tym właśnie. Dlatego mam ochotę wam właśnie o tym teraz opowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. No bo pewnie część z was może się zastanawiać, jak taki cały zestaw faktycznie może czy może poprawić jakoś nasze umiejętności prowadzenia samochodów w realnym świecie, nie? I tak jak ja wam mówiłem jeszcze na poprzednim odcinku, kiedy pokazywałem wam całe stanowisko, opowiadałem jak to wyglądało, jakie są moje pierwsze wrażenia z tym związane, tak... Teraz mam dodatkowy jeszcze zestaw odczuć, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu w rzeczywistym świecie, a prowadzenie samochodu tutaj w Forzie Horizon 4. I wiecie, mam kierownicę, mam skrzynię biegów, tak jak w normalnym samochodzie, mam jakiś taki dziwny odstający ręczny, jak w nienormalnym samochodzie, no ale po prostu się do tego przyzwyczaiłem, bo na tym symulatorze jeździłem sobie, na tym stanowisku jeździłem sobie przez parę dobrych godzin. I za pierwszym razem, jak wsiadłem tutaj, jak zacząłem jeździć samochodem, to kręciło mi się w głowie, nie? Że hamowałem sobie samochodem tutaj i miałem takie dziwne wrażenie, że jakby jakaś siła popycha mnie do tyłu, czy coś w tym rodzaju. I to po prostu jakoś tam błędnik, jakoś mój mózg odczytywał, że faktycznie jestem w rzeczywistym świecie jakoś tam, po trochu, nie? Przez większość czasu, jak sobie jeżdżę tym samochodem tutaj w grze, to tego się aż tak nie odczuwa, nie? Ale gdy się jakoś robi takie mocniejsze manewry, jakieś tam skręty i tak dalej, to już gdzieś to się tam pojawia. Przy hamowaniu, zwłaszcza jak na przykład widzimy przed sobą jakiś samochód, mam na przykład tą kamerę z kokpitu, to wtedy jest takie najbardziej imersywne chyba odczucie, jeśli chcemy gdzieś wyhamować przed czymś, nie? No bo wiadomo, że w normalnym życiu unikamy jakichkolwiek kolizji, zderzeń i tak dalej, uważamy, żeby nic się takiego nam nie przytrafiło. I w momencie, kiedy ja tutaj maksymalnie sobie hamuję, nie? Żeby gdzieś tam wyhamować przed kimś, no to pojawia się takie dziwne, o, tak jak teraz, mam takie dziwne wrażenie, jakby mnie coś, jakaś siła na fotelu cofała do tyłu. Takie są moje pierwsze wrażenia z tego kokpitu były, a teraz miałem odwrotnie, czyli pojeździłem sobie trochę na tym kokpicie, miałem streama, no i tak sobie też trenowałem sam jazdę, żeby zobaczyć, czy w ogóle dam radę obsługiwać tą kierownicę. I tak już się przyzwyczaiłem trochę do jazdy na tym, zacząłem jeździć coraz to trudniejszymi klasami samochodów i tak dalej, i tak dalej. I przesiadłem się w końcu do zwykłego samochodu. I tutaj takie what the fuck nagle, przede wszystkim większa kierownica, no bo ta kierownica jest malutka, ja ją pewnie gdzieś tam sobie później wymienię na większą. Ale wiecie, większa kierownica, biegi wchodzą jakoś ciężej, nie? Tutaj biegi wchodzą leciutko, właściwie nie masz żadnego oporu, tak? Na skrzyni biegów, jest tutaj tylko sam drążek i tak dalej. Wiesz, kierownica bardzo podobnie działa, dlatego że teraz sobie zrobiłem takie ustawienie na tej mojej kierownicy tak, aby mniej więcej odwzorowały to, jak steruje się rzeczywisty samochód, a tam mam trochę odniesienie, bo jeździłem też sportowymi furami, więc mogłem sobie to mniej więcej ustawić tak, jak mi to pasuje, nie? Tak jak mniej więcej sobie zapamiętałem z tej jazdy sportowymi samochodami i mam tą kierownicę mniej więcej teraz tak ustawioną, jeszcze sobie te ustawienia będę poprawiał, tak? I co? I wsiadłem do tego samochodu i ruszam jakoś tak dziwnie. Siedzi się, wiesz, tak wysoko jak w ciągniku jakimś, to siedzisko ma tutaj tak zrobione, żeby no czuć się bardziej jak w sportowym samochodzie. Siedzisz faktycznie bardzo nisko. Jesteś w takiej, można powiedzieć, prawie że leżącej pozycji, może nie takie jak w jakimś Lamborghini Aventadorze, ale jak w jakimś takim niższym sportowym autku. Zdecydowanie tak. No i wsiadłem i tutaj taki, wiesz, wielki ciągnik, wiesz, wielka kierownica, jakiś ten kokpit taki toporny, nie? I wiesz, i ruszasz, ten silnik jakoś tam dziwnie harczy, ty masz tylko słuchawki na uszach i gdzieś tam ci ten samochód burczy, powiedzmy, z gry, nie? A tutaj w samochodzie nagle takie kocki, klocki, tak pierwsze
10 minut jazdy samochodem były takie, kurde, jak ciężko mi się jeździ, nie? Tu biegi tak ślicznie wchodzą, wiesz, nie musisz żadnego starania do tego dokładać, żeby dobrze wbić bieg praktycznie. Zresztą gra też dużo wybacza, no czasami jest tak, że jak nie wciśniesz sprzęgła wystarczająco mocno, no to biegi tak ci się w miarę dobrze wbije, nie? A w samochodzie, no tam nie ma wybacz. Jak nie obsługujesz dobrze sprzęgła, no to rozwalisz sobie sprzęgło, po prostu, albo skrzynię biegów. Więc no tutaj w grze wiadomo, że jest, wiadomo, że gra trochę wybacza, zwłaszcza Forza, gdzie to nie jest taki typowy symulator. Jak to nie symulator, symulacja pełna, kurde, człowieku. No i takie moje fajne doświadczenia mam z tego z tym związane. W ogóle się nie spodziewałem czegoś takiego, bo nikt na YouTubie o tym nawet nie mówił, że faktycznie jakieś tam rzeczy się dzieją związane ze przyzwyczajeniami, jakimiś nawykami prowadzenia auta z rzeczywistości, z tym co się dzieje w grze. Może tacy już bardziej doświadczeni rajdowcy tutaj... Ciągle próbuję te drifty ogarnąć. Bardziej doświadczeni rajdowcy w Fordzie Horizon, jak się już przesiadają do swoich furek, to do tego jakoś tam bardzo mocno nie odczuwają. Ja natomiast odczuwam. I było to bardzo ciekawe, moim zdaniem. O właśnie, ja mam przestawione mile, bo żeśmy ostatnio jechali sobie ekipą w... Jechaliśmy sobie ekipą zgodnie z przepisami znowu, tylko tym razem używałem właśnie kierownicy, nie? No to było bardzo fajne. Dobra, strzelimy ze sprzęgła. Tak sobie. Także teraz ten force feedback ustawiłem bardzo ciekawie. Wcześniej na samym początku, jak ustawiłem jakąś tam większą moc tego force feedbacku, to było trudno. Ale teraz jest to naprawdę mega, mega przyjemne, zwłaszcza pod wyścigi. Jeszcze sobie ustawię, znaczy poszukam sobie jakiegoś takiego swojego sterowania, ustawienia, powiedzmy pod drifty i pod inne tryby tam różne. Ta Silvia jest dosyć słabo zrobiona, dlatego że chce się na niej nauczyć driftować, a nie driftować nim jakoś zajebiście. Po prostu chce nauczyć się opanowywać samochód. Jakoś tam wychodzić z tych zakrętów. Zawsze mam problem, żeby wyjść z poślizgu. Ostatnio próbowałem sobie to ogarnąć i tak. Jakoś mi to tak średnio wychodziło. Druga sprawa to jest właśnie przyjemność jazdy kokpitowej. No tutaj chyba dla nikogo nie jest to niespodzianką, że jak się przełączysz na ten widok z kokpitu i masz kierownicę, to jest to bardzo przyjemne, zwłaszcza jak jeździliśmy sobie tak realistycznie, zgodnie z przepisami. Jechaliśmy w jakimś tam konwoju samochodów wyścigowych i to było bardzo, bardzo przyjemne. Dlatego, no, pod tym względem kierownica jest oczywiście bardzo, bardzo fajna. Teraz sobie tutaj może trzepniemy. Pisaliście mi w komentarzach, żebym spróbował podriftować troszeczkę na tej kamerze driftowej z kokpitu. Ona się czasami wyłącza, mam wrażenie, że... Nie wyłączyła się. Się fajnie tak obraca, nie? W kierunku, w którym jedziemy. Jeszcze tutaj, wiecie, ogarniam sobie tą obsługę i największy problem mam właśnie z driftowaniem, żeby może albo ustawić odpowiednio kierownicę, albo żeby odpowiednio nią po prostu operować, nie? Bo to umiejętności to też inna sprawa. A jest bardzo łatwo mi obrócić samochód. Kontrowanie, tego typu sprawy, tego typu historie to jest dla mnie coś zupełnie nowego teraz. No i próbuję sobie to ogarniać na różne sprawy. Na różne sposoby, może tak. O, fajnie. Musiałem... Czasami jest tak, że jak jedną ręką obracam tą kierownicę bardzo szybko, to klikają mi się któryś z tych przycisków, tak? I któryś tam nacisnę i wiesz, wtedy koniec driftu jest, nie? Lipa. Jedziemy sobie może tutaj. Ale wszystkie takie, wiesz, manewry, typu właśnie ruszanie ze spalonym kapciem, nawet wiesz, wtedy robiliśmy samochody po 1300 koni mechanicznych, ten tutaj ma z jakieś 400 koni mechanicznych, może z 500, nie więcej, nie? I nawet nie ma 500, gdzie tam, kurde, z 400 coś ma, odciążony samochód jest w ogóle i same takie, wiesz, jest gdzieś tam ruszanie,
samochodem, ze spalonym kapciem i tak dalej. Wszystko daje ci to taką mega frajdę. Takie najdrobniejsze rzeczy, nawet jazda, może nie tyle zgodnie z przepisami, co jakaś taka bardziej naturalna, nie, że tam od razu, wiesz, lecimy 400 km na godzinę, nie? Tylko po prostu taka jazda normalnie po drodze jest mega przyjemna w Fordzie, używając kierownicy, mając do dyspozycji, wiecie, ponad, no, gdzieś około 500 aut różnych, możemy sobie przetestować tą jazdę. Oczywiście dalej, nie jest to samo co jazda w rzeczywistości, ale zobaczcie, że nawet mój mózg jakoś tam reaguje i próbuje to przetworzyć, jakoś tam reaguje na to w ten sposób, że utożsamia sobie tą jazdę w grze z tym, co dzieje się w rzeczywistości. Także to jest bardzo ciekawa sprawa. I no nie wiem, co o tym myślicie, czy waszym zdaniem jest to jakieś takie normalne, czy nienormalne? Nie słyszałem, żeby ktoś mi o takim czymś mówił, więc się tym z wami dzielę. No, na dwójeczce się niestety samochodzik trochę muli. No bo jednak dla niego to może być ciężko. Prawie że ruszam z tej dwójki. Opatrz! Wow! Oczywiście nie było to takie płynne, ale kurde, nie wyleciałem, nie obróciłem samochodu i w ogóle. Fajna zabawa, mówię wam. Naprawdę, jak ci cokolwiek już wyjdzie na tej kierownicy, to masz taką frajdę. A z każdego, wiesz, robię sobie takie sesje gamingowe, no i też sobie gram, jak robię streamki na fejsie, to robię sobie takie sesje kilkugodzinne i potem wracam, powiedzmy, na następny dzień i już umiem dużo lepiej jeździć niż poprzedniego, nie? Jest takie zmęczenie materiału jednego dnia. Następnego sobie przychodzisz i już idzie ci kapkę lepiej. Muszę się szybciej nauczyć kontrolować. Albo jakoś lepiej kontrolować, bo czasami też skręcę, zdarza się, że skręcę jakoś za mocno, nie? I to też trzeba na to uważać. Natomiast to jest, zauważyłem też, że mam lepsze wyczucie, jak jadę na kamerze z kokpitu, bo nawet teraz jakoś udało mi się opanować ten samochód w niektórych sytuacjach. Ale powiem wam, że jeśli chodzi o samo ściganie się, to jest to poezja, kurde. Nie chcesz wcale jakoś tam szybko jechać, wiesz, tak na pałę, jak na padzie, nie? Tylko chcesz po prostu czerpać z tego wyścigu. Nie chcesz stracić przyczepności tym autem. Patrzcie, ja sobie jadę teraz samochodem, który jest zrobiony typowo pod drift, nie? A jestem w stanie go bez problemu opanować, jadąc normalnie prosto do przodu, gdzie na padzie, jak zrobiłeś sobie samochód typowo pod drift, no to on był praktycznie nie do opanowania, nie? Bo tam masz albo... No masz małą regulację tego skrętu, nie? Jakaś tam jest, jest może trochę lepsza regulacja gazu niż na klawiaturze, ale wiesz, tu masz precyzyjną regulację, 500 stopni obrotu, masz sprzęgło, masz hamulec nożny, nie? Jakby... tak jak w samochodzie, masz wszystko odizolowane od siebie, nogi robią co innego, ręce robią co innego, a na padzie, wiesz, wszystko robią ręce, nie musisz się tam niczym przejmować. Trzeba się dużo nakręcić teraz i trzeba się do tego przyzwyczaić. Ha! Kurde, coś tak mi nie chce wrócić do końca do centrum. Zobaczcie, ta kierownica, nie? Muszę jakoś ustawić ten force feedback lepiej. Ona powinna się całkowicie centrować, tak mi się wydaje. Może dlatego mam problemy. Bo popatrzcie, czasami jak jadę sobie... Może to będzie, jak będę cofał, to będzie to może widoczne. Czasami jak jadę sobie do tyłu, mam trochę skręcone. Ona czasami sama mi tak odbijała, w jedną, to w drugą stronę. I to było takie dosyć widoczne. A, fajnie, dzięki to. Przydam Bora. No, ale jest i tak lepsza obsługa. Muszę sobie tylko zrobić, żeby mi się kierownica... Jak się jedzie do przodu, to teraz jest ustawiony ten force feedback, żeby
może nie tyle sama się centrowała, co czuła taki opór, nie? Wyłączyłem sobie opór podczas stania w miejscu, czyli powinienem sobie trochę włączyć, żeby tam opór, wiesz, jak stoisz w miejscu, nie możesz sobie kręcić kierownicą jak chcesz normalnie w samochodzie, bo zdzierasz opony i tak dalej, tam kaleczysz trochę to sterowanie w aucie. No a tutaj to sobie wyłączyłem i powinienem tak dać to powiedzmy na 20% mocy tego force feedbacku. I jeszcze zastanawiam się, czy nie włączyć sobie auto centrowania. To jest, wiesz, że kierownica centruje ci się za każdym razem, nawet jak stoisz w miejscu, nie? Czyli zatrzymasz się samochodem, skręcisz sobie, wiesz, koła na maksa i jakbym miał to autocentrowanie włączone, to koła by mi się prostowały, nie? Teraz widzicie, odwracam widok na padzie, więc tego nie dam rady wam pokazać. Kurde, ale piękna ta Silvia jest. Nie dam rady wam tego pokazać, ale normalnie koła by były skręcone, nie? O, widać to teraz u kierowcy na przykład. Że koła są na całą pytę skręcone, były. Nie, i jakby miał to autocentrowanie, to kierownica by mi się sama prostowała, nawet jakbym stał w miejscu, co jest nienaturalne. I staram się tak odwzorować mniej więcej takie naturalne zachowanie tej kierownicy, skrzyni biegów i wszystkiego. Tak, żeby to było zbliżone dosyć do normalności. Do normalności jest teraz, powiedzmy, do rzeczywistości jest teraz takie przystosowane to, że jak jadę sobie na zakrętach, to czuć takie wibracje na kierownicy bardzo przyjemne w momencie, kiedy samochód faktycznie ma tą trakcję, nie? Kiedy jest na granicy trakcji. Fajne jest też to, że jak wyskoczysz sobie z jakiejś hopki, teraz mam, wiesz, kierownica stawia mi spory opór, ale jakbym wyskoczył sobie z jakiejś hopki i był trochę w powietrzu, to ta kierownica jest całkowicie luźna, nie? Teraz na zakrętach czuję takie delikatnie, nie wibracje, ale takie, no coś w okolicach wibracji, ale takie związane z tym, co się dzieje na drodze, nie? Czyli jakbym teraz zerwał całkowicie przyczepność, nie, tego auta, no to kierownica stałaby się troszeczkę bardziej luźna, tak? A mam jeszcze właśnie problem z tym centrowaniem. Zastanawiam się, jak zrobić. Chyba powinienem ustawić faktycznie to autocentrowanie, żeby to było do driftu. Wtedy będzie mi lepiej chyba wychodzić z poślizgów. Czyli z zakrętów po prostu, nie? Bo tak to ona mi się, podczas gdy wychodzę, to ona mi jest w takiej pozycji na przykład, nie? Nie wraca mi do pozycji takiej o. I wtedy ciężej mi jest wycentrować. No, do tego też pewnie mógłbym się przyzwyczaić, ale może takie ustawienie będzie jakieś lepsze, bardziej korzystne dla nowicjusza. Padł mi, zleciał. Wracaj tu, dziadu. No. No i tak to wygląda. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie. Ja jestem mega podjarany i przede wszystkim nie spodziewałem się, że tak mi się to wszystko spodoba. Ta kierownica, ten cały kokpit. Wiesz, jest to oddzielne takie stanowisko, gdzie faktycznie możemy się pobawić na różne sposoby. I też będę sobie to testował w różnych grach. Nie tylko tych symulatorach, ale też w jakichś tam starszych, może nie tylko speedach. Nie wiem, czy jest sens, bo powiem wam, że testowałem to w The Crew i nawet w Fordzie Horizon 3 sobie testowałem kierownicę i powiem wam, że porażka, naprawdę. Słyszałem o tym, że w Fordzie Horizon 3 jest paskudna obsługa kierownic, ale w porównaniu do Fordzie Horizon 4 w trójce to jest jakiś koszmar. No po prostu się nie da, jest bardzo ciężko i jest do dupy po prostu. Także ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.